W dzisiejszym odcinku Kryptoogłoszeń poinformujemy o aktualizacji kampanii handlowej na Apollo X, wspomnimy o złożonym wniosku przez projekt Celsius oraz poruszymy wątek współpracy Eternity i per Ledger. Witam Was serdecznie na kanale Krypto Ogłoszeń. Przynajmniej kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji i komentarza. Ja tylko jeszcze przypomnę, że nie znajdziecie tutaj inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając. Zaczynajmy! Miło nam ogłosić, iż patronem kanału stała się Kanga Exchange. Jest to giełda kryptowalutowa, o której w najbliższym czasie pojawi się materiał na naszym kanale. Dziękujemy za obdarzenie nasz zaufaniem, teraz już nie przedłużając. Zaczynajmy kryptoogłoszenia. Kawa N to optymalizator zysku dla najczęściej używanych tokenów Ethereum oraz tablecoinów dla sieci Kava Network. Użytkownicy mogą używać mostu LC20, aby zautomatyzować strategię DeFi dla najlepszych protokołów Kawa. Więcej o Kawa N możecie przeczytać w artykule załączonym do Twittera. Kukoi zawiesza usługę wpłat tokenów wit Kukoi pozostaje w kontakcie z projektem. Dodatkowo giełda Kukoi przeprasza swoich użytkowników za wszelkie niedogodności. Następne działania giełdy KuCoin dotyczące tej sprawy zostaną ogłoszone tak szybko, jak to jest możliwe. OnePlanet ogłasza start swojej usługi Launchpad, jako ekosystem Polygon NFT. OnePlanet udało się ożywić ponad 60 kolekcji NFT stworzonych na sieci Tera. Ożywione projekty zostały oczywiście przeniesione na sieć Polygon. Usługi świadczone przez OnePlanet zostaną dostosowane do potrzeb każdego projektu. SideDubs Network nawiązuje partnerstwo z Naoris Protocol. Naoris Protocol jest jednym z topowych protokołów bezpieczeństwa cybernetycznego. Promiany protokół sprawia, że sieci stają się bezpieczniejsze w biorę ich rozwoju. Synapse.net głęboko wierzy, że to partnerstwo przyniesie wiele korzyści dla oczywiście samego Synaps, ale również dla całego świata DeFi. Czelnik informuje, że Shamba dokonało integracji technologii Oracles w zakresie sieci Arbitrum, Avalanche, Ethereum, Optimism i Polygon. Takie działanie ma na celu pomóc w zasilaniu parametrycznych rozwiązań ubezpieczeniowych. W artykule załączonym do Twittera szerzej została opisana kwestia wpływu rozwiązań Chainlink oraz projektu Shamba na działalność drobnych afrykańskich rolników. Projekt NFT Candy Girl ogłasza nawiązane partnerstwo z Cosmice. Cosmice jest pierwszym projektem beta-wes opartym o sieci Astar. Ama z zespołem Cosmice odbędzie się w piątek o godzinie 19.00 czasu polskiego. Więcej szczegółów dotyczących tej współpracy znajdziecie w artykule na Medium Astar. Xander nawiązuje współpracę z Galaxy Arena. Galaxy Arena wypełnia lukę między światem wirtualnym a rzeczywistością, przenosząc wiele atrakcji związanych z najróżniejszymi eventami oraz z biznesem do świata metaverse. Kanga, jak posiada unikalny system autotransferu, dzięki któremu codzienne nagrody za steki są powiększone o bonus, który rośnie każdego dnia. Kanga ma świadomość, że nie każdy ich użytkownik musi być guru do matematyki, więc cały proces naliczania dodatkowych bonusów został opisany w dedykowanym tej tematyce artykule. Apollo X aktualizuje kampanię handlową tokenów FTT oraz BNB. Kontakt wieczysty FTT USDT został wycofany z giełdy wczoraj o godzinie 10.30 czasu polskiego. Kampania handlowa będzie kontynuowana kontaktem wieczystym BNB USDT. Celsius złożył wczoraj wniosek o zgodę na przedłużenie okresu wyłączności w prowadzonych sprawach. Okres wyłączności oznacza, że Celsius ma wyłączne prawo do przedstawienia planu reorganizacji. Celsius informuje o dokonaniu znacznych postępów w określaniu drogi do maksymalizacji swojej wartości. Celsius planuje kontynuować rozmowy z ważnymi interesariuszami, aby przedstawić im solidny i kompleksowy plan działania. Solana Foundation pragnie odpowiedzieć na kilka pytań społeczności oraz wytłumaczyć ostatnie wydarzenia na pograniczu epoki 370. Solana Foundation tworząc ten post chciała zapewnić swojej społeczności miejsce do uzyskania aktualnych informacji. Artykuł załączony do Twittera będzie aktualizowany o dodatkowe informacje w ramach potrzeby. Link do artykułu znajdziecie standardowo w opisie filmu. Dyrektor Generalny Giełdy Kukoń, Johnny Liu, w specjalnym artykule zwraca się do całej społeczności kryptowalutowej. Johnny Liu podzielił się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi obecnej sytuacji rynkowej, przyszłości kryptowalut i giełdy Kukoń. Artykule zostały również opisane następne kroki, jakie zostaną podjęte przez tą giełdę, aby dalej budować zaufanie i przejrzystość w branży kryptowalut. Dyrektor techniczny oraz współzałożyciel LISK, Oliver Bidow, przygotowali i wprowadzili pierwszą listopadową aktualizację swojego projektu. Następna aktualizacja LISK została zaplanowana 23 listopada. Czelnik informuje, że wielu dostawców danych, którzy korzystują ich kanały cenowe, usunęło FTX jako źródło danych. Pozostali partnerzy Czelnik ściśle monitorują sytuację i wykorzystują wykrywanie wartości odstających, aby w razie potrzeby móc wykluczyć dane z FTX. Czelnik podkreśla, że ich kanały cenowe umożliwiają aktywne monitorowanie 24 7 Ripple przedstawia Eternity. Eternity jest studium technologicznym, które dokonało integracji z XRP Ledger w celu wsparcia NFT. Adrian Baszuk z Eternity, w artykule załączonym do Twittera, wyjaśnia, dlaczego jego zespół nawiązał współpracę z Ripple's Creative Fund. Playtest zauważa, że Oracle jest integralną częścią ekosystemów blockchain, ponieważ ta technologia umożliwia wykorzystywanie danych poza łańcuchem przez smart kontrakty. Do Twittera został załączony krótki przegląd wspomnianej technologii, a zademonstrowano sposoby wykorzystania tego rozwiązania. Kanga ogłasza ogromny buyback swoich tokenów. Minimalna wartość środków przeznaczonych na tę akcję wynosi 1 milion dolarów. Począwszy od 1 grudnia przez kolejne 100 dni Kanga będzie skupowała swoje tokeny z par OPLN i USDT. Kanga w najbliższą sobotę wyjaśni pochodzenie środków, które zostały przeznaczone na tą akcję. Dodatkowo pragniemy Was zaprosić do sprawdzenia filmu na kanale wspomnianej giełdy. W 12-minutowym materiale Sławek Zawadzki oraz Łukasz Żeligowski opowiedzieli dlaczego token KNG będzie więcej wart niż BNB. Link do tego nagrania zostawiamy standardowo w opisie filmu. Saga FTX nadal trwa. Jeśli mieliście nadzieję, że giełda zostanie przejęta przez Binance, mamy dla was złe wieści. Tak się nie stanie, ponieważ okazuje się, że FTX ma o wiele większe problemy niż dotąd uważano. W poprzednim odcinku informowaliśmy was, że Binance przejmie FTX, jednak okazuje się, że tak się nie stanie. 8 listopada CZ informował, że FTX poprosiło Binance o pomoc, aby chronić użytkowników. Binance podpisało niewiążący list intencyjny. Zamierzając w pełni przejąć FTX i pomóc pokonać kryzys płynności. Binance jednak postanowiło wycofać się z tego pomysłu. Okazało się, że FTX nie niewłaściwy sposób obchodziło się ze środkami swoich użytkowników. Jakby tego było mało, jak twierdzi Bloomberg, prawdą kiedy zajmują się urzędnicy SEC oraz CFTC. Urzędnicy badają sprawę tego, co działo się na platformie ze środkami klientów, a także przyglądają się relacji FTX-Alameda Research. Minerals przekazała informację, że problemy giełdy są już poza kontrolą i możliwościami pomocy, jakie chciała zaoferować ta giełda. Jednak to nie jest koniec złych wieści. Strona internetowa FTX została zawieszona. Wróciła po około dwóch godzinach, ale z komunikatem, który okazuje się być chyba gwoździem do trumny dla firmy. Przekazano bowiem, że FTX obecnie nie może przetwarzać wypłat. Dodatkowo FTX zdecydowanie odradził... Deponowanie środków na swojej platformie. Innymi słowy, giełda jest niewypłacalna. Według doniesień sam Bankman Free stara się ratować sytuację i zorganizować parę miliardów dolarów na wspomniane obecnie zablokowane wypłaty. Czy to mu się powiedzie? Biorąc pod uwagę, ile jeszcze przysłowiowych cupów może być ukrytych w szafie jego firmy, to raczej wątpliwe. Kurs bitcoina spadł wczoraj w nocy do około 15 600 dolarów. Czy czekają nas dalsze spadki? Cena bitcoina wynosi obecnie około 16,5 tysiąca dolarów. Oznacza to spadek o 17% w skali 7 ostatnich dni. Powrócił skrajny strach na rynku. Bitcoin Fin oraz Grid Index wskazał poziom 22. Mogłoby to oznaczać, że jesteśmy blisko wyrysowania dna na wykresie lub wręcz mamy je za sobą. Ethereum z kolei spadł do około 1060 dolarów. Obecnie jeden token Ethereum kosztuje już jednak 1200 dolarów. Oznacza to jednak nadal 22% stratę w skali tygodnia. dnia. Głównym powodem spadków na rynku jest wspomniana wcześniej sytuacja dotycząca giełdy FTX. Sam Bankman-Fried, założyciel giełdy FTX, uważał, iż Solana jest jedną z najbardziej przyszłościowych kryptowalut. Jego giełda oraz firma tradingowa Alameda posiadała duże ekspozycje w tej kryptowalucie. Ostatnie problemy spółek sama musiły go do sprzedaży tokenów SOL. Takie działanie wywołało lawinę cenową. Sprzedaż tokenów SOL była również spowodowana chęcią ratowania tokena FTT, który zalicza gigantyczne spadki i jest porównywany do LUNY. Token ten spadł dzisiaj do wartości 2,62 dolara, a jeszcze kilka dni temu był wart około 25 dolarów. Sama SOLana nie ma żadnych większych wewnętrznych problemów. Sieć miała swoje przestoje oraz problemy z funkcjonowaniem, jednak nadal działa i rozwija się. W ostatnim czasie Solana nawiązała współpracę z Google Cloud, i wywołało wzrost jej kursu. Google ogłosiło, że staje się walidatorem Solany oraz zapowiedziało przyszłą integrację z siecią Solana. Ponadto na początku listopada Facebook oraz Instagram ogłosiły wsparcie dla portfeli Solana. Użytkownicy powyższych mediów społecznościowych uzyskali dostęp do tworzenia oraz handlu swoimi tokenami NFT. Tym samym wartość tokena Solana spada głównie przez dużą eksplozję FTX i Alameda, które to datując się są zmuszone do sprzedaży swoich kryptowalut. Ogromne spadki Solany mogą już na stałe zniechęcić przyszłych inwestorów do tej kryptowaluty. Konkurencja wśród kryptowalut w branży kontaktów jest ogromna. Na czoło wybija się prężnie rozwijająca sieć Polygon, która w ostatnich tygodniach pnie się w rankingu kapitalizacji kryptowalut. Wczoraj około godziny 10 czasu polskiego, że Solany uwolnili ponad 50 milionów coinów. Inwestorzy uznali, iż nie chcą już dłużej stajkować swoich SOL. Podjęli decyzję o unstekingu swoich tokenów. Uwolnienie tak ogromnej liczby tokenów SOL może doprowadzić do całkowitego załamania jej ceny. Solana jako jedna z największych kryptowalut może pociągnąć za sobą cały rynek, dlatego warto obserwować sytuację. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy zachęcamy do lajka, subskrypcji i komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!